Największe święto seniorów w województwie śląskim po raz pierwszy odbyło się w naszym mieście. Jaworzno znalazło się na mapie miast, których organizowane są tegoroczne wojewódzkie senioralia przez Urząd Marszałkowski. Bardzo się cieszymy, że możemy być tutaj w pięknym miejscu. Cieszymy się, że frekwencja tak duża. To już trzecia edycja senioraliów, na które zaprosił marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Ktoś kilka dni temu zapytał mnie, po co my to wszystko robimy, więc chciałem Państwu odpowiedzieć, robimy to dlatego, ponieważ seniorzy są ważni, bo Wy jesteście ważni. Mimo wszystko większość seniorów z Jaworzna została dzisiaj w domach. Temu musimy przeciwdziałać i ci, którzy tu przyszli, mają za zadanie rozejrzeć się wokół, sąsiada, sąsiadkę, następnym razem wciągnąć nie tylko na tego typu imprezy, bo takie jesteśmy w stanie robić od czasu do czasu, ale na wiele wydarzeń, które temu środowisku jest dedykowane i które się wokół nas dzieją. Polityka senioralna to jedno z najważniejszych zadań stojących przed rządem i samorządem. Ja przyjechałem dzisiaj tutaj ze Szczecina, dokładnie na tą imprezę, żeby pokazać w całej Polsce, co robi się dzisiaj w Jaworznie. To jest impreza wojewódzka, na której mamy setki, jeśli nie tysiące starszych ludzi, którzy się bawią, rozmawiają ze sobą, debatują, dyskutują. O to właśnie chodzi. Na plantach przygotowano dla seniorów mnóstwo atrakcji. Ten dzień upłynął pod hasłem zdrowo i aktywnie. I zdecydowanie postawiono na aktywność seniorów, którzy chcą i lubią dbać o swoje zdrowie, dobre samopoczucie i sprawność fizyczną. Co mnie cieszy? Moje zdrowie. Spotkanie z koleżankami w gronie. Nie siedzi się w domu, przyjemnie jest. To jest dobre święto. No, starszy człowiek się powinien czuć tak samo atrakcyjnie jak młody, tak? Jest piękna pogoda. No my również, skoro jesteśmy zaproszeni, no to dla nas to są piękne rzeczy. Super, przynajmniej można się czegoś dowiedzieć, można coś nowego zobaczyć i po prostu zadbać o swoje zdrowie też. Świetny pomysł, bardzo dobry. Jeśli chodzi o seniorów, to bardzo dobrze. A no przyszliśmy tak zobaczyć, no po prostu poglądać, bo te zespoły będą mnie, potem zespół Śląsk, potem ta Teresa Werner, też chcieliśmy obejrzeć. Takie coś powinno być częściej. Seniorzy przede wszystkim mogli zadbać o swoje zdrowie, korzystając z porad lekarzy, specjalistów, dietetyków oraz wykonując także drobne badania. Możemy zbadać poziom cukru, poziom wysycenia tlenem krwi, czyli saturację, ciśnienie krwi oraz możemy uzyskać porady fizjoterapeutyczne. W przychodniach są kolejki przeokropne, raz na rok, nie? A skontrolować warto. Profilaktyka, wad serca przede wszystkim, nadciśnienia, otyłość, która no niestety jest epidemią XXI wieku. Jak się idzie do okulisty, to strasznie jest dużo zawsze. Ludzi nigdy nie można dojść do tego, bo dużo ludzi nie można nigdzie dojść. My akurat tutaj dzisiaj konsultujemy pod względem fizjoterapeutycznym. Pacjenci, którzy są z dolegliwościami odcinka szyjnego, zachęcamy ich dzisiaj na masaż i automatycznie czują się zrelaksowani. Koleżanka tutaj obok ma pomiar cukru, ciśnienia. Przedziurkowała mi palec. Proszę panią, też zjadłem ciastko, nawet zapomniałem 5 minut przed. I wyszło mi 101 cukier. Ten wyjątkowy dzień był również doskonałą okazją do poznania licznych talentów naszych seniorów, zarówno prezentowanych na scenie, a także na stoiskach. To są wszystko rękodzieła naszych koleżanek, tak, na zajęciach robótek ręcznych, to panie takie rzeczy wykonują. A tu mamy różne broszurki. Tak, i po prostu zachęcamy innych seniorów, żeby zapisali się do nas. Było także bardzo aktywnie. Każdy spośród zaproponowanych warsztatów mógł wybrać coś ciekawego dla siebie, a była m.in. nauka flamenko i zumba. Flamenko, estetyka ruchu, my to tutaj wszystko proponujemy w naszym stoisku. Do tańca i do formy jakichś ruchowych nigdy nie jest za późno. Każdy ruch jest dobry i to w każdym wieku. Mieszkańcy także wspólnie wzięli udział w Nordic Walkingu. Seniorzy chyba polubili kijki, zgadza się? Oczywiście, zgadza się, bardzo lubimy kijki. Chodzimy właśnie na wszelkiego rodzaju aktywności. Na geosferze, tak? Co roku jesteśmy na geosferze.
Atrakcje przygotowano także dla najmłodszych, tak aby seniorzy mogli zabrać ze sobą swoje wnuki. W strefie dla dzieciaków mamy kolorowanki, malowanie twarzy. Będziemy również prowadzić warsztaty plastyczne z takim kółeczkowym. Bardzo fajne rzeczy można z kółek wbrew pozorom zrobić. No i wiele różnych atrakcji sportowych również o godzinach pełnych 14, 15 i 16. Tutaj mamy profesjonalnych animatorów, którzy zajmą się nimi, będą mieć zorganizowany czas. Mamy malowanie twarzy, będziemy mieć konkursy, zabawy. W tym czasie seniorzy mogą brać udział tutaj w senioraliach, korzystać z atrakcji, które są dla nich przygotowane. Wśród zaproszonych gości był m.in. biskup Grzegorz Kaszak, który podkreślał, jak ważne jest angażowanie takich przedsięwzięć dla seniorów. Gratuluję inicjatywy i pomysłu. To jest okazja do tego, żeby oni się tutaj spotkali. Tak jak już mówiłem wcześniej, wielkim problemem dzisiaj jest samotność. Tego typu spotkania dają okazję do tego, aby sobie porozmawiać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami. Nie lada atrakcją było spotkanie seniorów z legendą polskiej lekkoatletyki Władysławem Kozakiewiczem. Ręce wyprostowane i teraz jak najdalej do tyłu przesuwamy te ręce i klatkę do przodu, ale tak daleko jak można. Klata do przodu i teraz obydwie ręce przed piersią razem stykamy i znowu rozszerzamy. Taryfa ulgowa jest, na pewno jest, dlatego że oni nie będą skakać, biegać, podnosić ciężarów i biegać maratonów. No, oczywiście to jest dostosowane do seniorów. Ja już jestem w swoim wieku, także wiem jak to jest codziennie, że ciężko jest wstać, ciężko się ruszyć, ale jest lepiej, jeżeli ćwiczymy codziennie. Ten organizm jest do tego przyzwyczajonego, do normalnego życia codziennego. O to nam chodzi, żebyśmy żyli aktywnie. Do Jaworzna przyjechali również goście z ościennych miast, którzy wspólnie z naszymi seniorami chcieli przeżyć ten wyjątkowy dla nich dzień. My uczestniczymy chętnie w takich właśnie imprezach. Zdrowie przede wszystkim sprawia to, że człowiek potrafi chodzić, potrafi się bawić, potrafi się cieszyć z byle czego. Jesteśmy z Domu Pomocy Społecznej Przystań z Katowic. To jest dom dla przewlekle somatycznie chorych osób i mimo tego, że naprawdę dużo mieszkańców jest ciężko chorych, bardzo chętnie uczestniczymy w takich imprezach, dużo jeździmy na różne wycieczki, no i na takie imprezy i uważam, że to jest super inicjatywa i fajnie się tutaj czujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Najlepszym podsumowaniem senioraliów zorganizowanych w Jaworznie są opinie seniorów, którzy tego dnia byli najważniejsi.